Siema ziomeczki, dzisiaj Q&A na Instagramie, pytania, nie warto śledzić Instagrama mojego, nic tam ciekawego nie ma, jadę do studia i odpowiem na wasze pytania, tylko włosy zetnę. Już jestem, udało się wszystko załatwić, odpowiadam na wasze pytania. Będzie powrót serii Oceniam Widzów, niekoniecznie, nie zanosi się na razie na to. Jak organizujesz sobie dzień, aby mieć czas na pracę i własną muzę? Też pracuję z domu. Teraz mam troszeczkę lepiej, bo już nie pracuję z domu, bo mam swoje studio. Z organizacją bywa różnie. Nie zawsze się udaje to, co chciałbym zrobić i to ciągła jest nieustanna praca, ale staram się to w taki sposób organizować, żeby... Teraz, jak jestem już, mam możliwość pracy w studio, to żeby w domu nie pracować, tylko tutaj skupiać się maksymalnie na pracy, jak najmniej rozpraszaczy. Organizuję to w taki sposób, że nie biorę żadnych zleceń, które mnie nie interesują i wiem, że nie byłbym w stanie ich zrobić z pełnym zaangażowaniem, przez co mogę może troszeczkę mniej zarobić, będę miał dzięki temu trochę mniej pracy, ale takiej pracy, która daje mi większą satysfakcję, mogę się do niej przyłożyć i nie powoduje, że się stresuję, że gonią mnie jakieś deadline'y, że mam za dużo rzeczy do zrobienia, a jeżeli chodzi o własne rzeczy, to staram się po prostu je robić regularnie, dzień w dzień, dzień w dzień. Przechodzę do takiego trybu, że po prostu przychodzę tutaj, odpalam kompa i staram się robić muzę, czy to nagrywać film jak teraz. Zaraz zresztą będę musiał zmiksować jeden projekt w międzyczasie. Z organizacją wygląda tak, że mi się wydaje, że po prostu trzeba w pewne nawyki wejść, taką stałą rzecz, że dzień w dzień, pomijając jakieś weekendy czy wolne, robić swoje i to jest moja organizacja, że po prostu wstaję, często idę najpierw na siłownię, czasami nie idę, bo też codziennie nie, idę pobiegać, teraz będę jeszcze biegał sobie, jak jest lato, jem. Idę do studia, robię swoje, wracam. Na jakiej stronie radzisz sprzedawać bity? Gdzie się najbardziej opłaca? Beatstars.com. Zresztą zrobiłem o tym wideo, link jest w opisie. Czy wyjdzie jakaś aktualizacja do Słek Posypany? Niepotrzebne są aktualizacje. To jest tak genialna wtyczka, że już nic więcej nie da się do niej dorzucić. Ona załatwia wszystko, więc nie będzie na pewno aktualizacji, bo już nie możemy nic więcej do niej dodać. Wtyczka Słek Posypany to coś więcej niż efekt. Wyobraź sobie, że w przeciągu godziny możesz zostać gwiazdą muzyki. Myślisz, że to niemożliwe? Przekonaj się sam. Poznaliśmy sekrety amerykańskich producentów muzycznych i spakowaliśmy je w jedną wtyczkę. Przeanalizowaliśmy wszystkie radiowe hity i znaleźliśmy wspólny mianownik. Nazwaliśmy go Słek Posypany. Jakieś nowe kursy w planach? Tak, niebawem będzie kurs o FL Studio, jeszcze w maju. Można z tobą się spotkać w Białym i pogadać o muzie? Ciężko, bardzo rzadko bywam w Białymstoku teraz, prędzej w Warszawie. Jak będę miał jakiś wolny czas, to można to zrobić. Jak żyć? Najlepiej szybko. Ej, miały być pytania o muzyce, a nie jakieś... Limiter na masterze, ile redukcji, żeby stopa nie brzmiała jak karton? Tak naprawdę zależy. Tak, żeby zachować odpowiedni zakres dynamiki, żeby to nie było wszystko spłaszczone i nie zawsze tak naprawdę będzie to wpływało na stopę, chociaż co prawda stopa jest z reguły najgłośniejsza. Też wszystko zależy oczywiście od gatunku, bo w każdym gatunku trochę to inaczej wygląda, ale redukcja zależy tak naprawdę od utworu, jak on jest zmiksowany, jak dynamiczny już jest na etapie miksu, jakie są różnice głośności, bo czasem jak mamy coś EDM, który będzie już na etapie miksu i produkcji mocno pokompresowany z reguły, kompresory wielopasmowe, OTT, Sound Goodizery i tak dalej, to ta redukcja na pewno będzie mniejsza. Warto po prostu patrzeć na RMS, tak żeby nie przesadzić, żeby wskaźniki lufs były spoko. Jest taka strona Loudness Penalty Analyzer, www.loudnesspenalty.com. Tam wrzuca się swoje nagranie i po zrobieniu masteringu i ono pokazuje ta strona, jaki poziom powinien będzie po tym, jak wrzuci się na różne serwisy streamingowe. O tyle pozostanie to ściszone na tych serwisach streamingowych, więc tak naprawdę wcale nie ma to sensu, żeby tak mocno był ustawiony limiter. Dobra, wejdźmy do szybkiego projektu. Mam limiter, jest to Ozone w Maximizer i w tym wypadku threshold jest dosyć nisko, minus 12 i 2 dB, a z tego tytułu, że był cichy mix, więc musiałem niżej threshold ustawić. I spójrzmy, jak jest tutaj.
Tu praktycznie nie ma zadziałania limitera, jest bardzo znikome w pojedynczych jakichś krótkich fragmentach i tak naprawdę jest spoko. Można byłoby na upartego zjechać jeszcze niżej i zobaczymy, jaki będzie tu poziom luvs. No dobra, tu mamy learn threshold. Zobaczcie, tu kliknąłem learn threshold minus 14 luvs, czyli taki poziom, który jest bardzo spoko, o ile się nie mylę, na YouTubie jest około 14 minus już 16 luvs, coś w tym stylu, więc takie ustawienie w tym wypadku tak naprawdę nie wymaga większego ustawiania limitera, bo ta głośność wielkich rzeczy mi nie da, po prostu będę tracił dynamikę. Mógłbym więcej tego oczywiście troszkę dać kosztem tej dynamiki, ale potem na streamingu czy na YouTubie nie będzie to tak i tak jakoś strasznie głośniej brzmiało. Zrobisz kiedyś meetup, to w sumie byłoby spoko, niewątpliwie. Można o tym pomyśleć. Gdzie jest Ableton? No tutaj, nawet dzisiaj widzisz, w sumie był. Że Ableton ode mnie nigdy nie zginie, bo jest dla mnie istotną rzeczą. Chciałem kupić nowy bumerang i jak mam wyrzucić stary, żeby do mnie nie wrócił? Już ci pokazuję. Robisz to tak, otwierasz okno, wyrzucasz bumerang i szybko zamykasz. Mam nadzieję, że pomogłem. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić miks, więc wracam zaraz do was do odpowiedzi, jak tylko miks zrobię. Miks skończony. Domel67 pyta, jak pogodzić wenę większą niż umiejętności? Po prostu tworzyć, by rozwijać umiejętności. Wtedy ta wena będzie mogła stopniowo być wykorzystana w większym stopniu. Wiadomo, że to, co siedzi w głowie, jest bardzo często bardzo cenne i ma tam być, jest wiele wartości twórczej, ale nie potrafimy jej przenieść, bo brakuje nam umiejętności ułożenia tego w odpowiednią formę. Czy to właśnie w muzyce, czy to byłoby w pisaniu. Na przykład pisząc teksty można mieć super pomysły, myśli w głowie, ale brak umiejętności ułożenia w tego w przyzwoite i fajne słowa, które niosą coś ze sobą i nie są jak taką banalnym zlepkiem kilku słów, tylko czymś więcej. W muzyce jest tak samo. Ta sama wena, czy te same pomysły, to jest jakaś część sukcesu, no bo ja mogę mieć super pomysł na riff gitarowy, go słyszeć w głowie, ale jak nie umiem grać na gitarze, to jedyne mogę komuś go przekazać, zanucić, ale to też nie do końca będzie to. Także po prostu rozwijać, jeszcze raz rozwijać umiejętności na każdym polu, po prostu robić muzykę, no bo niestety, kurde, nie mamy innej opcji, jak ją robić nieustannie i czekać na rezultaty, a ten sam proces dochodzenia do tego chyba jest najprzyjemniejszą rzeczą, bo no, uczyć się trzeba całe życie. Bo jak ktoś powie, że już wszystko umie w muzyce, to znaczy, że chyba dużo jeszcze nie umie, albo po prostu już się znudził tym, no nie wiem. Po jakim czasie zabawy z muzyką zacząłeś tworzyć profesjonalnie brzmiące utwory? Pozdrawiam. Ja często, wydaje mi się, że ja do dzisiaj takich rzeczy nie potrafię robić. Są te momenty zwątpienia. To jest bardzo względne, bo są momenty, kiedy myślisz, że jest już super, to już jest to, a tak naprawdę ja bym powiedział tak, że jak się potem i tak nie będzie rozwijało, to się po prostu zostanie w tyle i z racji tego, że zmieniają się standardy brzmieniowe, muzyka się rozwija, zaczyna inaczej brzmieć i innym możemy powiedzieć, że czym innym jest profesjonalne brzmienie dzisiaj, a 5, 10, 15 lat temu do czegoś troszeczkę innego się dąży, więc ja wiem po ilu, myślę, że po 3 latach mogłem powiedzieć, że to coś zaczyna mieć sens w brzmieniu, że nie tylko w brzmieniu, ale w samym jakby ładzie, ale nadal to mimo wszystko, patrząc z perspektywy czasu, było bardzo amatorskie. Wiele brakowało, no ale przynajmniej było to słuchalne i coś z tego rzeczywiście można było powiedzieć, że jest to muzyka, że jest to w jakimś stopniu piosenka, że ma jakieś to mniejsze bądź większe ręce i nogi. Myślę, że to takie 3 lata od poczęcia to był taki mniej więcej czas. Czy opłaca się być ghost producentem? Da się z tego żyć, tak powiem. Jakie auto do 40 tysięcy złotych?
Czemu te pytania nie są związane z muzyką? Są różne opinie na temat balansowania głośności z użyciem pink noise. Co o tym sądzisz? Robiłem o tym wideo, jak korzystać z różowego szumu do wyrównania poziomów głośności w miksie. Ja uważam, że to jest taka metoda, z której można ją wykorzystać bardziej do nauki, ale tak generalnie koniec końców raczej nie ma potrzeby z niej korzystać. Ona na początku gdzieś może dać jakąś świadomość, jak mniej więcej mogłoby to wyglądać, jak te poziomy głośności miałyby przebiegać. Moim zdaniem najlepszym i tak koniec końców rozwiązaniem jest dojście do takiego doświadczenia i osłuchania, że się to czuje. Wspomaganie się spektrum, czyli wykresem częstotliwości, bądź taką genialną wtyczką jak Tonal Balance Control, który fajnie pokazuje balans częstotliwości, taki uśredniony, czy on mniej więcej się wpasowuje. Porównywanie na różnych głośnikach to przede wszystkim dużo daje. Osłuchanie z muzyką, ale takie osłuchanie analityczne z muzyką jest najważniejsze w tym wypadku tak naprawdę, bo potem się dosyć czuję podświadomie, tak, że za dużo basu, że można byłoby dać głośniej to, ciszej i tak dalej. To jest raczej ten pink noise, ja bym wziął do nauki. Jaki jest twój ulubiony program do tworzenia muzyki? Ableton. Ostatnio trochę bardziej przekonuję się do AFL-a, ale jednak na razie Ableton jest moim number one. Czy Ableton posiada te same podstawowe funkcje co FL? Chodzi mi bardziej o Ableton w wersji Lite. Czy opłaca się dopłacać do wersji powyżej intro? Podstawowe funkcje są w każdym DAW tak naprawdę takie same. Można korzystać z MIDI, z wtyczek, nagrywać audio, wykorzystywać instrumenty wirtualne, tworzyć automatyzację itd., itd. Czy opłaca się do wersji powyżej intro Abletona aktualizować? Opłaca się z tego względu, że wersja Lite i intro ma przede wszystkim ograniczenia w ilości kanałów dostępnych. Tam chyba 8 czy 16 kanałów. To jest po prostu mało, jeżeli już mówimy o takim poważniejszym tworzeniu muzyki. Będzie tego po prostu za mało. Wystarczy wersja standard. Wcale nie trzeba kupować suite. Ile masz włosów na głowie? Dużo. Czy wiek w produkcji muzyki ma znaczenie? Pyta król Ciapeusz. No nie do końca. No to jest, wiek jest rzeczą bardzo tak naprawdę metrykalną, ale też w dużym stopniu względną, bo tak naprawdę kwestią jest wiele rzeczy. Ile się czasu na to poświęca, jakie ma się predyspozycje, tak zwany talent, a przede wszystkim po prostu jaką się z tego radość czerpie, ile czasu się poświęca. Przecież dzisiaj nie brakuje młodych artystów, którzy robią genialną muzykę, mają po 17, 18 czy 16, 19 lat. Wiek jedynie może być takim utrudnieniem, że często będąc młodym po prostu dłużej może nam, wiecie, sprzęt i tak dalej, możliwość posiadania własnych pieniędzy często trochę trudniej takie rzeczy zrealizować, żeby szybciej sobie kupić sprzęt i tak dalej. Aczkolwiek to tego w ogóle nie wyklucza. Ja bym w ogóle się wiekiem nie przejmował, bo co to za różnica? No, jeżeli ktoś robi fajną muzę, fajne rzeczy, no to może mieć 13 lat i 50, nie? I 80, jeżeli robi coś fajnego. Młody wiek jest o tyle fajny, że ma się z reguły więcej czasu na takie rzeczy, jeżeli nie jest się, bo tak to wiecie, potem jeżeli się nie udaje w muzyce od razu, to jakieś studia, studia to tak może nie pochłaniają nie wszystkie kierunki, ale praca, jakieś dzieci i tak dalej, czasu jest mniej, inne obowiązki, inne priorytety i tak dalej. Będąc jeszcze właśnie w liceum końcówce, czy na studiach jak byłem, no to miałem dużo czasu, teraz też mam dużo czasu na muzykę, bo to mój zawód, ale miałem dużo czasu, no bo jednak tych zajęć było mniej. Jak teraz wiem, jak ktoś pracuje i robi hobbystycznie muzykę, to ma po prostu na nią mało czasu i ciężej już jest mu pójść dalej, żeby przejść na tak zwane zawodostwo i czerpać z tego korzyści, więc ten wiek ma w sumie takie bardziej znaczenie, ale jakość muzyki na koniec moim zdaniem jest najważniejsza, nie wiek. Ja cały czas uważam się za młodą osobę. Bardzo młodą wręcz. Oj, będzie dużo tych pytań. Czy wszystkie wtyczki, które posiadasz, są legalne? Ja mam ten komfort z prowadzenia kanału,
że dostaję dużo wtyczek za friko do testów, jak sobie napiszę do producentów, więc tak naprawdę przez to mam takie przeróżne wtyczki, bo ja je po prostu dostaję za friko, więc jakby no, to jest ten jakby taki komfort i przywilej tego, że prowadzę taki kanał i dużo rzeczy mam za friko, sporo też kupiłem, ale tak naprawdę nie mam przez to potrzeby nieposiadania takich kupionych, niekupionych. Mam chyba i z jedną taką kupioną w specjalnym dziwnym sklepie. To w sumie na razie tyle, bo się za długi nam odcinek zrobi. Już niebawem będzie kurs o FL Studio, jeszcze w maju będę niebawem wrzucał info dokładnie, bo już go kończę robić. I jestem szczęśliwy z tego tytułu. Dzisiaj niestety nie mam fajnych skarpetek, są dosyć standardowe. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeszcze tu parę pytań niebawem odpowiem wam. Do zobaczenia. Jeszcze pokażę wam, co udało mi się zrobić dzisiaj na koniec. Do zobaczenia wkrótce.